Jesteśmy na drugim parkiecie, tu derby Warszawy. Ta sama grupa co przed chwilą, Żory z Jagiellonką, a tutaj w żółtych strojach z czerwoną domieszką Ochota Warszawa, MKS i także MKS, ale Polonia Warszawa. Bardzo wyrównany mecz. Ochota wczoraj wygrała. Polonia przegrała, a tu zaraz się dowiemy wynik. Jaki jest wynik, zaraz się dowiemy. Kibice Polonii się cieszą, bo chyba prowadzą. Jaki wynik? Nie wiem. Time out. Jaki jest wynik? Tam będzie. Do Polonii. A do końca ile? Tu jest Kacper, tu jest ten, tu jest ktoś na boisku, Kuba. Jest ten, dobra. Rozpiska 34-27 prowadzi warszawska Polonia, do końca meczu 40 sekund, a dzisiaj pana Forsa jeszcze czeka jeden ciężki mecz z Ursynowym, ale w kategorii kadeta. Może dzisiaj będzie dwa razy zwycięstwo. Dzisiaj chłopcy wygrają, młodsi to podbudują tych starszych kolegów, żeby także wygrali. Może nawet pojadą na mecz, jak się wyrobią. Czarne koszule przynoszą zawsze szczęście. Chyba w tym meczu też. Zobaczymy. 40 sekund do końca, 7 punktów. To jest dosyć dobra przewaga. No mam zrobić kogoś? Nie mi się wrona. Ej, Kacper, wyjdź na górę, Kacper, wyjdź na górę. Dobrze, wróć. Wróć, Kacper, wróć. Spokojnie, trzymaj. Bliżej. To wychodzi, że dzisiaj będzie walka chyba o pierwsze miejsce. Polonia kontra Polonia Żory. Nie, to musi Ochota wygrać z Jagiellonką, żeby Polonia jeszcze miała szansę na pierwsze miejsce. Wtedy będzie mała tabelka. I teraz Polonia musi kibicować Ochocie w kolejnym meczu. To już wszystko teraz będzie w ręce tego, ale będzie się liczył bilans. Koniec. Wygrywają czarne koszule. A kibice się cieszą. Dziękujemy na razie z tego meczu. Gratulujemy trenerowi i życzymy powodzenia w kategorii kadeta.